Witajcie Anonki, to znowu ja, Warłomir. Od ostatniego wpisu minęło trochę czasu, więc mam wam sporo do opowiedzenia. Dzisiaj cała wieś jest zajebana wędkami, koszykami wiklinowymi, beczkami z alkoholem i baliami wypełnionymi bezgłowymi gąskami. No ogólnie ostry Saigon. Nie mylicie się, zbliża się ostatnio wspomniane święto zmarłych. Jebane kurwa dziady. Sam czuję się jak pierdolony Gustaw z części trzeciej od Mickiewicza. Tak czytałem to. Kurier przywiózł ciekawe publikacje. Wiecie, tutaj umarł Gustaw, narodził się Konrad, bla bla. Tyle, że Gustaw był w jakimś friendzone i się zajebał z żalu, a moją niedoszłą pannę spalili na jebanym stosie. W sumie nie wiem co gorsze. Mniejsza z literaturą, o niej później. A więc wracając. We wsi zapierdoli każdy coś robi. Ojciec poszedł z wujkiem łowić ryby, a tak naprawdę to nie poszedł, bo będąc w bliskich relacjach ze starszyzną udało mu się namówić gościa, żeby dał przetestować mu tę bestię, którą potem rytualnie spalał nad jeziorem, by przegnać z jej złe moce. Czerwony Passat w TDI. Dwójka wąsatych gości z bębnem zamiast brzucha. Kłótnia przed wyjściem o to, który jest lepszym wędkarzem. Myślę, że to moment, w którym jesteśmy najbardziej cywilizacyjnej równości z resztą Polski. Od czasów jak starszyzna uznała, że używanie papieru toaletowego nie jest opluwaniem nimf i przysłowiowym wycieraniem mordy w ich dorobek. Chociaż w tym przypadku raczej nie o mordę chodziło. Jebać, ojciec z wujkiem pojechali. Matka z symfonicznymi ruchami tasaka ucina gęsią łby, a ja zostałem powołany do zadania życia. Sama starszyzna wyznaczyła mnie i kilku mi podobnych, żeby wziąć krzesiwa, suche gałęzie i krowi łój, aby na każdym rozstaju dróg ułożyć stos i nasmarować go tym tłuszczem. Ogień trzeba rozpalić na rozstajach, co by demony obrządku nam nie zakłóciły. Stosy mają być schludne i z długo płonących gałęzi złożone, pierdolił ten ze starszyzny. Śmieszne w sumie, że to spierdolenie zaszło tak daleko i ludzie serio wierzą w coś takiego jak ogień przepędzający demony. Noż kurwa, wyobraźcie sobie, jesteście panami ciemności z powołania jakiejś wyższej demonicznej istoty. Możecie wpływać na umysły, mordować ludzi, inne fajne rzeczy są w waszym zasięgu. A kurwa, boicie się pieprzonych, płonących krowim tłuszczem gałęzi i co więcej, możecie łazić tylko po drogach z rozstajami, jak w jakimś Pac-Manie. Gry wideo są ponoć super, kiedyś może sprawdzę, co to dokładnie jest. No ale dobra, starszyzna chce, starszyzna dostanie. Renewik poszedł w kierunku pól, bo on jest najstarszy, więc dostał najwięcej stosów do ułożenia. Wałęs Smoleński, przez przyjaciół zwany Brzozą, zająć miał się stosami przy pomoście nad Nową Rzeką. No i ja, najmłodszy, Warłomir, tylko jeden stosik do ułożenia przy drodze prowadzącej do miejscowej zielarki. Co może pójść nie tak? No to idę sobie z tymi gałęziami i łojem pod pachą, wygwizując ostatni przebój naszych okolic. Może nie jesteśmy najnowocześniejszym społeczeństwem, ale wydaje mi się, że z muzyką jesteśmy dość aktualni i przyznam, że Bogu Rodzica naprawdę wpada w ucho. Dotarłem nad skrzyżowanie i zacząłem układać stosik. Wszystko ładnie. Pięknie. Gałęzie natarte łojem, więc można wracać. Szkoda, że jesteś taką spierdoliną, że pomyliłeś łój z jakimś innym syfem. Chyba żywica, ja pierdolę. Łafy ci się lepią, nie możesz oderwać ich od gałęzi. Wyjebałeś się i razem z całym pięknym stosikiem wpadłeś w strumyk. Nie był może jakiś mega głęboki, ale wystarczyło, żebyś zatonął po brzuch, a gałęzie popłynęły z jego nurtem. Ja pierdolę, nie ma stosu, a dziady lada moment. Chuj z tym, starszyzna nawet nie ogarnie, że jeden stos nie został ułożony. W końcu to tylko jeden stosik. Dziarskim ruchem wracasz na teren osady. Wracasz do mamki, która skończyła ucinać gęsią łby. Ojciec i wujek wrócili z połowu. Chuja tam złowili trzy małe ryby. Na dodatek debile się kłócili, który złowił dwie, a który jedną. Prawie doszło do rękoczynów, ale z pomocą matki ich rozdzieliłem. Minęło kilka chwil od zakończenia niedoszłej walki, a z dworu słychać doniosły krzyk starszyzny. Zbierzcie się tu wszyscy moi mili, dziady odprawiamy. Kto nie rzuci na ołtarz daniny, będzie przez duchy nękany. Jeśli coś pójdzie nie tak, zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Somebody once told me the world. Wracając, wszyscy zebrali się przy kamiennym kręgu na środku osady. Dalej zastanawiam się, jakim chujem przyciągnęli tu takie wielkie głazy, ale nie o tym. Sołtys posłał poguślarza, który mieszka w okolicy. Na kamiennym ołtarzu leżało wiele potraw, takich jak chociażby kurze jelita zapiekane w mące kukurydzianej, ryby z ośćmi w akompaniamencie delikatnych ziemniaczków i idealnie ugotowanych jaj. Oczywiście nie zabrakło alkoholu. Litry wódki i bimbru zajmowały co najmniej ćwiartkę powierzchni ołtarza. Wiecie, jedzenie, alkohol. Wszystko po to, żeby się napoić i nakarmić jakieś dusze, które nie mają nawet czym tego złapać. No ale cóż, tradycja to tradycja. Gasną świece i guślarz zaczyna odprawiać rytuał przywołania.
Witcher 3 dziady soundtrack.wave. Zapala w ręce kądziel. Tłum wykrzykuje: ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Najbardziej wykrzykiwali ojciec z wujkiem, którzy widocznie zdążyli zajebać z ołtarza litr czy dwa. Guślarz rzuca za starego, ostrego spela z czwartego kręgu ognia, kądziel nagle gaśnie mu w dłoniach. Wtem na ołtarzu zapala się jedna świeca i pojawia się lekki duch. Gość ma czarny wąs i dziwnie zaczesane w bok włosy, ale muszę przyznać, że opaskę z krzyżykiem, którą ma na ramieniu, ma świetną. Ich habe mich nicht selbst getötet, damit die Polen mich nach dem Tod verfolgen. Powiedział krzykliwym głosem, po czym zniknął tak szybko, jak się pojawił, a wraz z nim jedyny kawałek cielęciny panierowanej w bułce tartej. Mama nazwała to sznyclem. Guślarz oniemiał i zajebał takiego poker face'a, jakiego jeszcze nigdy nie widziałem. Minęła minuta ciszy, a ten zemdlał. No nie wierzę. Wykitował przy najlżejszym duchu. Przez 15 minut wszyscy siedzieli, nie wiedząc co robić. W końcu nie można przerwać obrzędu. Na szczęście po 20 minutach niezręczności guślarz się wybudził. W oczach miał strach i zaczął krzyczeć. Demon, demon nas nawiedził. Któryś stos nie został zapalony i ołtarz został splugawiony. Ja pierdolę. Splugawiłem ołtarz, nie podpalając jakiś gałązek. No nie, Anon, tak nie może być! Wybiegłeś z tłumu i ledwo dysząc dopełzłeś do miejsca, w którym ostatnio twój punkt, w którym plecy tracą szlachetną nazwę, zetknął się z zimnym potokiem. Zacząłeś układać nowy stos. Nagle usłyszałeś czyjś głos. Witaj, Warłomirze. Zesram się, PNG. Zamurowało cię. Na drzewie siedział jakiś gość, którego nigdy nie widziałeś, a który znał twoje imię. Demon zaczyna coś pierdolić o spełnieniu trzech twoich życzeń. Spełnię to, co pragniesz, czyli zapewnię ci wiedzę i pozwolę opuścić to miejsce w zamian za to, co ci najcenniejsze. Bardzo bym chciał, ale dziewictwo straciłem wiele lat temu, kiedy byłem na rutynowej rodzinnej męskiej kąpieli, a mój ojciec poszedł w tym czasie po coś do... Kurwa nie! Jebany z wyrolu, mówię o twojej duszy, a nie o dziewictwie. A, dobra... To zmienia postać rzeczy. Dawaj ten świstek. Kazał mi podpisać to własną krwią, ale ja już wiem o takich jak on. Miałem pod ręką trochę krwi gęsi, gdybym musiał spisać coś w nagłym wypadku. Udałem, że ranię się w rękę i napisałem krwią gęsi srającej mi wcześniej do buta zdobne literki JD. Diabeł nawet nie spojrzał na kartkę i ucieszony rzucił mi w ręce elementarz podstawówki, trylogię Władcy Pierścieni, masę innych książek, z czego w sporej części z łacińskimi tytułami, więc nie będę się starał nawet kaleczyć tego języka. Ważne, że dał mi książki przepełnione wiedzą, która pozwoli mi się wydostać z tej meliny. Demon zniknął. Ja spokojnie ułożyłem stosik z gałęzi w tym samym miejscu co ostatnio, a potem jako rozpałkę użyłem jedną z książek demona, której drugi egzemplarz miałem już od kuriera. Ukradkiem wróciłem do domu. Tym razem schowałem książki pod podłogą, bo ukrywanie ich pod kamieniem było zbyt męczące. Wróciłem do biesiadników odprawiać rytuał. Później guślarz przeprowadzał spokojne rozmowy z duchami średnimi, takimi jak Michael Jackson, a nawet dał się poczęstować kremówką od ducha o żółtym obliczu, który wolał nie ujawniać swojej tożsamości, jednak wydawał się bardzo miły. Następnego dnia na tablicy ogłoszeń zobaczyłem, że zbieraczka znalazła martwego mężczyznę spoza plemienia pod pobliską brzozą. Tak, demon popełnił samobójstwo po tym, jak zobaczył, że zrobiłem go w chuja. Jak wpłynie to na resztę mojego życia? Opowiem wam, kiedy sam się dowiem, a teraz pozwólcie, że zabiorę się za czytanie ksiąg od pana demona.